proszę bardzo, świeże masełko, cielęce parówki i chrupiąco bułeczka. Tak jak lubisz, smacznego. Andzia, a nie moglibyśmy roz tak coś innego jeść na śniadanie? Na przykład co? No coś, co jedzą takie bogate ludzie, jakiś szampan. Na śniadanie? Bo nie. No to co jedzą takie bogate ludzie, wiesz, takie coś piją do południa, takie bogate, nie takie jak my, zapracowane hajery przodowe, no. Bercik, przestań przesadzać, już jest prawie 12. No dobra, no to co jedzą tacy ludzie, którzy śpią jeszcze dłużej jak ja, no? Takie ludzie jedzą te... myszy. Myszy? No. No myszy. No bo ja nie wiem, czy ty o ludziach godzisz. Ty chyba godzisz o sowach i o nietoperze, bo one śpią dłużej. Nietoperze to nie wiem, co jedzą, ale sowy jedzą na pewno myszy. Co ty? Przecież sowy jedzą koty. Znaczy koty jedzą myszy. Kurczę blady, Andzia. Co ty tu fandzolisz od samego rana? Ja z ciebie chcę zrobić bogato kobieta, a ty mi tu wyjeżdżasz z jakimiś kotami, sowami czy innymi Batmanami, no. Chcesz mi zrobić bogato, tak, nie? Już się boję. W takim razie, co powiesz mi o takich liczbach? 5, 8, 13, 27. A co ja mam u nich gadać? No możgowa to wyraź swoja opinia, no. Ty się są wymyślił, jak na ciebie to całkiem nieźle, no gratuluję, fajnie, no, fajnie. No, dobrze, no, są. No i do czego to służy? A te liczby służą właśnie do bogactwa. Te liczby mi się w nocy dzisiaj przyśniły, bez to drabko leca wypisać kupon. Świat spokojnie, wiesz, ile razy ci się już liczby śniły, ile razy żeś wypełnił kupon i z tego wszystkiego żeś ino roz, wygrał czwórka, a jeszcze mało za nią płacili. Po mojemu, jak mi się śniły liczby, to trzeba to wykorzystać. To były gołe liczby. Liczby wtedy są ważne, jak idzie do czegoś dopasować, na przykład do jakiegoś horoskopu albo jakiejś numerologii. Co to za kobieta? Jak mi się śnią gołe baby, to jest źle. Jak mi się śnią gołe liczby, jest jeszcze gorzej. Ciebie by i święty nie dogodził. Leca wypisać ten kupon. Siedź, jedź śniadanie. Póki masz ciepły, to wszystko kosztowało pieniądze. Zjedz to. Godą wą, baba to jest największa zakała rodu ludzkiego. Ja, twoja je największa. Ja. Coś ty powiedział, kipuś. Godą ci, twoja je największą. Aha, to ja. Dzień dobry, witam Gordy Śląsk. Cześć, Byszko. Prosto z pociągu, nie ma to tamto. Cześć, Bercik. No, co tam słychać? Wyobraź się, śniło mi się, tak, że trafił czwórka w totka. A Anci to w ogóle nie obchodzi, bo ona nie chce zostać milionerką, no. No i ma rację, Bercik. Za czwórkę to ona dostanie z górą, no, 300. Z górą 300? No co za gorol pieroński, pan, do ciebie 300 to nie jest szmal. My tu na Śląsku każde pieniądze szanujemy, nawet 300 zł. Tym bardziej, że tak ciężko zapracowane, wiesz? Jak ciężko, jak ci się dopiero przyśniły. Ale wiesz, jaki to był ciężki sen? Mnie się śniło, że ja przez całą noc jechał tramwajem 15 i że się przebijał przez Sosnowiec. Jak ja się namęczył, jak ja się wykończył, jak ja spocony się obudził i normalnie myślał, że umrze, no. I co? To właśnie się tak myśla teraz, że jak to był taki ciężki sen, to czwórka to chyba za mało, tak by się piątka zdała przynajmniej, nie? Chłopie, złóż reklamacja! Robię! Szkoda czasu. Czas i smany. Zobaczcie, co mam. Co to jest? Normalno sznub tabaka. No jasny. Co? Sznub tabaka. Jaki sznub? Jaki sznub? To jest zwykła tabaka. Wiecie, co to jest? Po tym się człowiek czuje fantastycznie, ogólnie, rewelacyjnie. Wszystko, wiesz, pięknie działa. Wy tego na Śląsku nie znacie, a Kaszubi już tego używają od wielu, wielu lat. Co? U nas na grubie każdy jeden to brał. Ty, no w Warszawie, jak przyjeżdżą, gorą z Warszawy, noc będzie, bo sznub tabace. I morek. Na dole nie wolno kurzyć, to się sznupało. Znaczy się, że wy to znacie. Kurde, ja myślałem, że to wprowadzę nowy zwyczaj tu na Śląsku, jeszcze zarobię. Dobra, nie fandzol, dej no sam trochę. A proszę ci uprzejmie, no. Troszkę. Kurczę, brat, to szkoda, no. Ale to może i lepiej, odpadnie cały skomplikowany logistycznie wprowadzenie na rynek. Dobre. Zaś to... się czuję, jakby był w przodku. No i dobre. Dobro. A? Dzień dobry. Dobry. Pan Dworniok. Panie Alois, jedne piwo poproszę. Widzę, że pan listonosz ciągle się boi kolegi Bercika. Nie, ja się pana Bercika
w ogóle nie boję, ja się boję ino grypy. A co wy tu macie, jakieś zarazki, widza ja? Nie tam żadne zarazki, no normalno sznup tabaka. Sznup tabaka, je, jak fajnie, dziękuję. A mogę trochę tej sznup tabaki? Kery, bo sznup tabaka, ty proszę bardzo. Fajna jest. Sypnij listonoszowi. Tak, tu. Trochę mu dej, hopie. No, jo, o. Dobre. Nie, ja się już pana Bercika w ogóle nie boję, absolutnie. Doprawdy? No, przecież to jest chyba normalne, nie? Ja czytał ostatnio taką książkę o takim fotografie, który robił zdjęcia rekinów. I on się też tych rekinów bał, no, przez pora pierwszych lot, nie no. A potem się rekiny bały jego, o! Dobra, spokojnie, no. No, spokojnie. Aha, a tak w ogóle to, co się tu u was dzieje? Gdzie? No na podwórku, na placu, co się tam dzieje? Jakieś występy będą, czy co, nie wiem, zespół przyjedzie? Kaj, u nas na placu? No godum, że u was na placu się coś dzieje, no. Ty Zbyszek, chodź, pójdziemy sprawdzić, co? Nie, wiesz co, Bercik, ja tutaj dokończę piwo i idę na bazar. Snup tabaka, co? Co to tu się dzieje? Panie Dworniok. Co? To pańska sprawka? A niby co? To. A co ja mam z tym robić? No to ja się właśnie włos pytam, nie? Jeronie, czy każda dziwna rzecz, która się stanie w okolicach tego Hasioka, to zaraz musi być moja sprawka? Każda to nie. Myślę, że góra 98,5 wszystkich rzeczy. Reszta to przypadek. Dzień dobry. Czy pan już wie? Pan Ernest będzie kandydował głodnos na radnego. Cieniu, ty mu już wali dokładnie. Widzi pan, jak to jest, jak się ma psychopaty w rodzinie, radny. Marcik, co? Tylko toż tak samo jak pan Ernest. Że jak? No on zawsze mi tak godo i wiele razy sam przychodzi, nie? No patrzcie, Karlikowo, ale tak to jest, że jak ktoś jest taki ciemny, że nie może nic mądrego swojego wymyślić, to powtarzał po tym mądrzejszym, nie? Jerunie, jak on powtarzał po mnie, to pierona, to może ja powinien za niego kandydować, może żaden by się nie kapnął, no, nie fanzolcie. Aha, czyli to, że tak powiem, sprawka pana Ernesta, no, nie panie, pana Bercika. Panie, a po co nam taki radny jak Bercik, co? To bardzo dobrze, tylko pamiętajcie, że to jest dla pana Ernesta. No dobra, co ja mu to zeżra, no, ta syna? Kto was tam wie? Jeszcze przebierzecie się za kobietę i zaczniecie tu tańczyć. Jeronie, jak pan go dobrze zna! Guzik tam mnie znał, właśnie mnie, wcale mnie nie znał. Radny, Ernest radny, pieruna, lelu po lelu radny. Bercik, czekaj, no, wiesz, bo Andzi się skończył płyn do zmywania naczyń, no. Nie? No cóż, daj jej to, ja. I no uważaj, nie pij tego, Bercik, to jest trujące. Jeszcze ze mną nie jest tak źle, żebym musiał pić płyn do mycia naczyń. To jest olej eteryczny, Berciku. Eter? Eteryczny olej, ja. Eteryczny. Ernest, to ty godasz, że u nas jest teraz tak dobrze, ja? No, Andzia, oczywiście, że dobrze. Jest coraz to lepiej. I powiem ci więcej, jak ludziom jest dobrze, to warto inwestować w polityka, rozumiesz? Mm. Bo wtedy cię wybierą na drugą kadencję, nie? Aha. I w ten sposób właśnie... A, cześć, szwagier! Cześć. Z tobą za chwilę się pogodą. Andzia, co to ma znaczyć, to? Nie wiem, ale ty mi pewnie zaraz powiesz, nie? Do ułatwienia ci powiem, że dała mi to do ciebie Karlikowo. No, co to ma znaczyć? Ach, to na pewno jest eter, bo ja o niego prosiła. To nie jest żaden eter, ino olejek erotyczny. No, czy ciebie w dekel pisło, żeby staro baba dawała ci olejek erotyczny? No wie co, ino. Słuchaj, albo się Karlikowej coś pokręciło, albo ciebie. Nie, no to jest eter. Kiedyś to był środek znieczulający. A ja ją o to prosiła, bo to bardzo dobrze rozpuszcza tłuszcz na patelni, wiesz? Jaki znieczulający? No ale słuchaj, ty w ogóle się od tego odsuń, dlatego że to trzeba umieć stosować. To nie wiesz, jak to się robiło. Nie. Kiedyś, jak chirurg cię operować, nie, to nalewo trochę tam na szmatka, nie? I tak przykładał ty mu to pacjentowi na gęba i pacjent od razu piłnął. To co ty chcesz, być chirurgiem? Nie, no coś ty. No słuchaj, a do ciebie też mówię, no tekst, słuchaj. Co ty za cyrki wyprawiasz koło naszego Hasioka? Co to jest? Ty coś tam kombinujesz, stawiasz jakieś gysztle, a potem pierona to wszystko na mnie idzie. Nie żadne cyrki, tylko przygotowuję swój wiec przedwyborczy, rozumiesz? Bercik, ja czuję, że dzisiaj wypłynę. Tak? A ty nie masz swojego Hasioka, że ty musisz z mojego wypływać. Bo Ernest teraz będzie robił karierę w polityce. Aha. To znaczy co, będzie krot w inny sposób, ja? Dokładnie,
To znaczy nie, Belcik. Czy ty nie widzisz tego, że nam się wszystkim polepszyło? Ja, ale ciebie się chyba pogorszyło. Bercik, proszę cię, zrozum. Nie widzisz, jakim szerokim strumieniem płyną do nas unijne pieniądze? Nie widzisz, Bercik, jak pięknieje i rozwija się nasz Górny Śląsk? Czy nie czujesz metafizycznych dreszczy, jak se pomyślisz, jako piękno jest autostrada A4? Czy miód nie spływa na twoje serce, jak se zwizualizujesz, że już za kilka lat pojedziesz od nas z Katowic autostradą aż hen do Gdańska? Będzie kawę ta autobana widzi, no. Cicho, mu natchnienie. Kochani, bracia i siostry, Ślązacy, słuchajcie, czy nie czujecie, jaki ogromny rozwój czeka nasz kochany Górny Śląsk? Czy nie widzicie tej międzynarodowej magistrali komunikacyjno-kolejowej numer E30 i tej drugiej E65? Czy nie zauważacie naszego pięknego, prężnie rozwijającego się portu lotniczego w Pyrzowicach? Kochani, Ślązacy, bracia i siostry, ta kraina popłynie mlekiem i miodem. Bracia i siostry, dlaczego tego nie dostrzegacie? Dlaczego? I jak? Nie, że ci w dekiel pizło, to ja wiem dawno i no. Ty idziesz na radnego czy na księdza? Ty, Ernest, ale jak tak będziesz godą, to cię wybierą jak w banku. Jak w banku? Co ty fanzolisz za głupota? Czy ciebie normalnie gips deka na łeb przyleciała? Co ty możesz za teksty? Z taką gotką to ty możesz kandydować ze Sosnowca. Tam cię na pewno wybierą, wiesz ty. Ty się znoż najbardziej. Tak. Weź, poczytaj się dane Urzędu Statystycznego, przeczytaj się te liczby, to może trochę zmądrzejesz, rozumiesz? Dobra, za 2 godziny wiec wyborczy. Zapraszam. Do zobaczenia. Powodzenia. Cześć. Kochani. Ale godą, ale godą. A ty? Co się tak patrzysz, co? Ja się ino boję, żeby to u was nie było rodzinne. Nie, to jest niemożliwe, żeby już aż tak dobrze miało być. Doprawdy? To jest niemożliwe. Nie, to jest jakoś nowa propaganda sukcesu. Jako propaganda sukcesu tutaj wyraźnie stoi. Górny Śląsk jest polem szerokiej inwestycji infrastrukturalnej. Srutu, tutu, majtki z drutu. Cicho. I przygotowywany jest szeroki diapuzon... Diapazon. Czytam przecież. Przygotowywany jest szeroki diapuzon inwestycji takich jak rekultywacje gruntów poprzemysłowych po kopalniach i hutach. Samorząd Katowic przygotowuje szeroką przebudowę Śródmieścia. To znaczy co? Będą moc przerobiać sam? Hej, Hanyski! Słuchajcie, ta wasza sznup tabaka schodzi mi jak świeże bułeczki, nie ma to tamto. Kto by się spodziewał? Nie fandzol głupotino, powiedz, czy to jest prawda, czy cygaństwo? A co to jest? No. To jest ten folder o przebudowie. Podobno mają całe Śródmieście tutaj przebudowywać. Pół Katowic od tego, od ronda aż do rynku pójdzie. A pieniądze popłyną z Unii. Nie ma to tamto. Ale doprawdy, żeby aż tak się poprawiło? Z tego wynika, że tak. Kurczę, Ida. Kajdzie! Tylko nie wrzesz tak na mnie, bo się wystraszył mnie. Ida, na wiec wyborczy. Ernest miał rację. Ida na wiec Ernesta. Lecik, wiesz co? Idź. Ja się tam polityką nie zajmuję. No, Alois, polej piwko. Ty, a może coś mocniejszego? 2,50. Chciałbyś. Co chciałbyś? Jak ja zamawiam, to zamawiam. Pan Zbyszek prosi, a pan Alojzy leje. Lej! 2 białe. Dziękuję. Moi drodzy, moi kochani, rodacy, Ślązacy, jest dobrze. Jest bardzo dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Akurat. Lepiej to już było. Cicho, jak pan Ernest godo, że będzie jeszcze lepiej, to on ma rację, ja mu wierzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani Karlikowa. Dziękuję. Dziękujemy wszyscy, dziękujemy. Tak, słuchajcie, a na dowód tego, że będzie lepiej, ja wam teraz podam kilka liczb, okej? Ile wynosi produkt krajowy brutto całej Polski? Już wam powiem. $300 milionów. A ile z tego robi Śląsk? $30 milionów.
Ludzie, Ślązacy, to my utrzymujemy ten kraj, rozumicie? A co z tego mamy? Dobrze wiecie, co z tego mamy. Nigdy my nic nie mieli i bez mnie mieć nie będziecie. Następne liczby, proszę bardzo. 13 miliardów dolarów dostaniemy z Unii Europejskiej. Ludzie, ten kraj będzie mlekiem i miodem płynący. Tu nasz Śląsk kochany, tylko wybierzcie mnie! Ja, RS, dobrze go dosz, dobrze go dosz. Ja tyś czuję, że jest lepiej. Właśnie, go dosz. Właśnie. Dziękuję. Dziękuję. Ten kraj dopiero pokorze, na co go stać. Nasz kochany Śląsk, rozumicie? Będzie lepiej, będzie lepiej! Wierzymy! Wierzycie mi! Wierzymy! Ja ci wierzę, Ernest! Ja ci bardzo wierzę, Bercik. Właśnie! Bercik! Ty akurat nie musisz! To ja nie muszę! Ja nie muszę, to do widzenia tam! Do widzenia! No. Ernest! 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 Dziękuję! Ernest! Ernest! Dziękuję! Bercik! I co? Jak Andzia? W porządku. Poszła do Krysi. Jak poszła do Krysi? To żeś godął, że mu wylew, zawał serca, jeszcze zapaleni ślepej kiszki i wątroby? Parchy jeszcze wyszły. No i co? No ale już w porządku. Wyzdrowiała i poszła do Krysi. Jak wyzdrowiała? W 5 minut wyzdrowiała tak, że mogła iść do Krysi. Bercik, co ty godasz za głupoty? Masz tu sznup tabaka. Sznupnij się fajnie, bo widać, że jest znerwowany tą twoją kampanią. Co? Jeronie, czekaj. No. No. I co? Jezu! Masz chusteczka. Masz chusteczka. Może się uślimtany jak mały bynuś. No, już, dobrze. Nadowoź się na polityka, bo ino polityk może być taki durny jak ty. Tak, no dobra, cię zwiążymy, zrobimy z ciebie pakiet do Reichu. No! I bez to godą wum. Będzie dobrze, będziemy szczęśliwi i bogaci. Będzie tak dobrze, że już nie będziemy musieli jeść krupnioka na obiad. Będziemy jeść normalnie jak królowa angielsko. Nie jeden krupniok, ale 5 krupnioków naraz. A do tego kibel, klusek i wanna modrej kapusty. I będzie tak dobrze, będzie tak szczęśliwie i tak bogato, że się z tego dobrobytu normalnie wszyscy, jak tu stoimy, saftujemy na zol. Bercik, syn! Haj jest pan Ernest! Wieronie, kobieto, nie zawodzę mi teraz, bo ja mu wizjo. Pan Ernest jest teraz w innym miejscu, bo tyż wiec, a ja jest jego asystent przodowy, czyli szef kampanii wyborczej. Ja już to widzę, szef kampanii. Nie godo! A ja się go dosyć nasłuchała. Cicho, Karlikowo, bardzo panu dziękuję. Słuchajcie, będzie tak dobrze. Zaprawdę powiadam wam, że napłyną do naszej szczęśliwej krainy fundusze z Unii Europejskiej. My za te gorolskie fundusze weznymy i wyślemy wszystkich goroli za Brynica! Tu zostaną same prawdziwe hanysy. Szykują się wielkie zmiany. Weznymy, przebudujemy centrum Katowic, wyburzymy, a w te miejsce przestawimy centrum Zabrza. A zaś Sztauwajery weznymy i przesunymy do centrum Zabrza. Rozumiecie? Będzie bliżej nad woda. Górnik Zabrze straci na znaczeniu i do pierwszej ligi wejdzie wreszcie zaś nasza kochana Gieksa. A co z Sosnowcem? Słucham? Co z Sosnowcem? A do Sosnowca to mam inne plany. W związku z tym, że centrum Katowic jest już troszeczkę będzie w tym Zabrzem zaludnione, bez to weznymy i przesuniemy Park Kultury i Wypoczynku na wschód. A Sosnowiec weznymy i zapakujemy do takich małych paczuszek i powysyłamy do Warszawy, czyli tamka jest ich miejsce. Niech se warszawioki wezną i te piękne miasto poskładają. Na wzór, na dowód, że nie godą głupot, podam wam kilka liczb. 5, 13, 8, 27. Bercik, co to są za liczby? No jeszcze nie wiem, ale takie właśnie mi się dzisiaj przyśniły. Rodacy, bracia i siostry, Ślązoki, słuchajcie, w związku z tym, że żyjemy w krainie wiecznej szczęśliwości, będzie nam tak dobrze, będzie cudownie. Mam ino do was jedne pytanie, jedne malutkie pytanie. Bracia i siostry, pytam się was, co tu robi moja małżonka, jak miała być u Krysi?
pierdolski psychopato, zabieraj te drzwi, żeby ludzie nie słyszeli. Ała. W tej chwili do domu. Ale przecież ja już jest w domu, ja już bardziej w domu być nie mogę, no. Czekaj, jest mój brat. Jaki brat? Który brat? Co? Mój brat, co żeś z nim zrobił? A, bo już jak właśnie się zaczął zastanawiać, o jakiego brata może chodzić mojej kochanej Andzi. No właśnie, gdzie on jest? Gdzie on jest? Śpi! Jak to śpi? No, no śpi! No właśnie, ja bym do ciebie taki pomysł, żeby go nie budzić tak zbyt gwałtownie, bo może być normalnie taki porąbany. Idź do kuchni, Andzia, proszę cię, idź do kuchni i się od chwilą odpocznij, a ja go tak delikatnie obudzę, jak ino kochający szwagier może szwagra obudzić. No widzę, że ten pomysł nie przyjdzie, co ta opcja? Już idę, no! Panie Erneście, no niech pan się nie załamuje. To tylko jedyna wpadka. Na pewno da się odkręcić. Na pewno. Ludzie przyszli na mój wiec wyborczy i kogo zobaczyli? Tego psychopatę Bercika, który w dodatku przedstawił się jako mój asystent. No ale panie Erneście, no ci, którzy znają Bercika, wytłumaczyli tym, którzy go nie znają, że to było zwykłe nieporozumienie, no że Bercik to taki zwykły figlarz, że sobie taki zrobił kawał, tak. Myśli pan? No pewnie, panie Erneście. Przecież jeden nieudany wiec nie oznacza końca politycznej kariery. No chyba tak. Dziękuję bardzo. Uspokoił mnie pan. Ale proszę uprzejmie. Dziękuję. Kto tu morduje obywatela Dworniaka? A skąd? Ale przepraszam bardzo, tu się nic nie dzieje. No, kto może zamordować takiego asystenta, takiego znanego polityka wielkiego jak pan Ernest? No. No. Co, nikt? Nikt, no, a co? No co? Nic. No. Panie Erneście, skoro już się widzimy, to serdecznie gratuluję mowy, tej wczorajszej. A, dziękuję bardzo, dziękuję. To znaczy, pan też uważa, że mam szansę, tak? Pan był moim faworytem, numer jeden. No. Moim i wszystkich innych. Super. Zaraz, przepraszam, jak to był? No, bo wie pan, ja nie widziałem tego, co było dzisiaj, ale ludzie gadają. Ja mam głupio mi to mówić, ale... Chyba nikt na pana nie zagłosuje. Bercik? Właśnie. Co pana podkusiło, żeby brać sobie takiego doradcę i asystenta? No nic. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia. Ale... Bercik. I ja cię doprawdy zamorduję! Ale chwila, Ernest, wiesz, czy ty nie przesadzasz? Jak to się bierze za polityka, to no sorry, musi się umieć dobrać asystentów, nie? Bercik! Ale ja ci za rozgodą, ty spróbuj w Sosnowcu, no! No co? Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z korolami. Z pyska szło poznać, kery jest kery. Bez to się prali jak Indianery. Normalne tu były łomoty i trzaski, lamenty, przekleństwa, skomlenia i wrzaski. Aż w końcu Pan Bóg te larmo usłyszał, poważnie się wnerwił i wszystkich wymieszał. Teraz już wszędzie w kościele i